jesteśmy w drugim liceum ogólnokształcącym w Koszalinie imienia Broniewskiego, Władysława Broniewskiego i tutaj rozpoczynamy, jest to inauguracja akcji naszej lokalnej koszalińskiej, Koszalińska Szkoła Przyjazna dla Autyzmu. We współpracy z samorzecznikiem, z Kacprem Rudakiem, chcemy po prostu pokazać młodzieży, dzieciom, ale również nauczycielom, pedagogom, jak naprawdę wygląda problem autyzmu w szkołach, wśród młodzieży i co możemy zrobić, żeby zapobiegać pewnym zachowaniom, pewnym sytuacjom. Kacper to osoba, która jest w spektrum autyzmu i opowiada o tym, jakie było jego dzieciństwo, jaka była jego młodzież. Jest to młody mężczyzna, który skończył 2 kierunki studiów i dowodzi tego, że rzeczywiście przy dobrych okolicznościach, przy dobrej współpracy szkoły z dziećmi, z rodzicami, taka osoba naprawdę w życiu może osiągnąć sukces. Pomysł na tą kampanię zrodził się przy okazji tworzonego przez nas w Koszalinie Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ kiedy ogłosiłyśmy rekrutację i zaczęły zgłaszać się do nas osoby z niepełnosprawnościami, okazało się, że wśród tych potencjalnych kandydatów do pracy w naszym ZAZ-ie jest wiele osób ze spektrum autyzmu i w wyniku rozmów, które prowadziliśmy właśnie z tymi osobami, z ich rodzinami, rodzicami, zrodził się pomysł na taką kampanię społeczną. Poza tym jest to też kampania ogólnopolska, gdzieś coraz częściej słyszymy właśnie o tym, że mówi się na temat spektrum autyzmu i tego, jak pomagać takim osobom. Dlatego pomyślałyśmy, ponieważ w Koszalinie rzeczywiście do tej pory nic takiego się nie zdarzyło, pomyślałyśmy, że wykorzystamy potencjał, który mamy, czyli te osoby, które zgłosiły się do naszego Zakładu Aktywności Zawodowej, szczególnie Kacper, i chcemy o tym mówić i promować ten problem, znaczy promować, jakby informować o tym, jak pomagać takim osobom w koszalińskich szkołach. Opiekę nad naszą kampanią społeczną, czy patronat honorowy, objął prezydent miasta Koszalina, więc dzięki temu udało nam się dotrzeć chyba do wszystkich placówek. Na razie jest na przełomie listopada i stycznia. Będziemy prowadzili te zajęcia, te warsztaty, te spotkania w szkołach średnich w Koszalinie, ale liczymy na to, że dalej w lutym, w marcu również do szkół podstawowych uda nam się dotrzeć i chcielibyśmy spotkać się z uczniami klas 7, 8, może nawet młodszymi. A teraz właśnie listopad, grudzień i styczeń to praktycznie każda jedna szkoła średnia w Koszalinie uchyliła nam swoje drzwi i będziemy tam gościli razem z Kacprem po to, żeby opowiadać o spektrum autyzmu i o tym, jak pomagać takim osobom.